Witam wszystkich Państwa dzisiaj na wieczorze z konopiami. Porozmawiamy sobie na temat tych pięknych, cudownych roślin. Cannabis sativa, konopie siewne, to najwspanialsza, najbardziej wszechstronna roślina na Ziemi. Troszeczkę tak z historii. Ponieważ konopie towarzyszą człowiekowi już od ponad 10 tysięcy lat, od tego czasu mniej więcej datuje się różne zapiski, a my tak przelecimy szybciutko troszeczkę tej historii. Wikingowie używali konopi. W norweskich grobach znaleziono sieci rybackie wykonane z włókien konopnych, a w statkach wikingów zatopionych w połowie IX wieku znaleziono nasiona konopi, co się okazało, że bardzo dobrze zachowane. Naczynia, w których były przewożone, były szczelne. Dzięki temu okazało się, że te nasiona można jeszcze normalnie wykorzystywać. Złoty wiek w Holandii, XVI i XVII stulecie. Były te stulecia oparte właśnie na konopiach. Holandia była wtedy największą potęgą morską, a liny i żagle przepięknych wielkich żaglowców były produkowane właśnie z konopi. Rok 37 ubiegłego stulecia. Henry Ford jako pierwszy zbudował karoserię do swojego samochodu wykonaną z włókien konopnych, co się okazało. Karoseria ta była dziesięciokrotnie bardziej wytrzymała niż ówczesne karoserie produkowane z metalu. A tu mamy rok 2017. Nowoczesne samochody, które również są budowane z włókien konopnych, karoseria, wyposażenie wnętrz. Najnowszy model firmy Kestrel to jest kanadyjska firma, samochód elektryczny. Praktycznie większość tego samochodu to są wszystko elementy wykonane z włókien konopnych. Przemysł budowlany również wykorzystuje konopie. Wykorzystuje się do produkcji bloków murarskich, płyt ocieplających, dźwiękochłonnych, różnych geotekstyliów. A tu mamy na zdjęciu dom wybudowany w całości właśnie z konopi. I proszę Państwa, jako masa papierowa. Cudowna roślina konopi siewnych daje tyle masy papierowej, co 4 hektary lasu. Jako rośliny jednoroczne dostarczają nam surowca co rok, a ich skoszenie nie przynosi żadnej szkody środowisku, niestety w odróżnieniu od wycinki lasu. Las, proszę Państwa, wyrasta przez 50 do 100 lat, natomiast konopie przez 100 dni i co roku mamy świeży materiał. Poza tym konopie są biodegradowalne. Mamy do dyspozycji już wiele tworzyw wykonanych z polimerów roślinnych na bazie konopi i te tworzywa w ciągu 3 miesięcy ulegają całkowitej biodegradacji. Podsumowując, jest to jedyna rocznie odnawialna roślina na Ziemi, która może zastąpić nam wszystkie paliwa kopalne. Jest częścią ewolucji człowieka od ponad 10 tysięcy lat. Wykorzystywana w wielu gałęziach gospodarki, czyli przemysł budowlany, przemysł tekstylny, przemysł samochodowy, papierniczy. Proszę Państwa, z konopi mogą być wytwarzane najdelikatniejsze rodzaje papieru, takie jak bibułki papierosowe czy banknoty. Wykorzystywana jest również w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, ale wykorzystywana jest i była od dawien dawna jako naturalny lek na różnego rodzaju dolegliwości. Medycyna konopna, stara medycyna konopna, już 4000 lat temu w chińskiej i hinduskiej medycynie ludowej wykorzystywano przeciwbólowe i przeciwbiegunkowe działanie konopi. Olej konopny był stosowany jako lekarstwo w Grecji i Rzymie w pierwszym wieku naszej ery. Znani antyczni lekarze tacy jak Galen, Pliniusz Starszy czy Dioskurydes propagowali medyczne zastosowanie nasion i korzeni konopi przy bólach ucha i zaburzeniach trawienia. Były stosowane od wielu stuleci w różnych kulturach jako dość skuteczny środek w leczeniu malarii, jaskry, zaparć, nadciśnienia, astmy oskrzelowej, a także bólów reumatycznych. Dlaczego zatem tak doskonały lek i tanie materiały pomocnicze musiały odejść w niepamięć? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi właśnie o pieniądze. Proszę Państwa, w latach 30. ubiegłego wieku wprowadzono prohibicję na konopie.
wszystkie rośliny z tej rodziny i od tego czasu zniknęły one z naszego łańcucha pokarmowego na ponad 80 lat. Wiąże się to nie tylko ze zdrowiem ludzi, ale również z wieloma innymi czynnikami w naszej gospodarce. I teraz, proszę Państwa, wyjaśnimy sobie w ogóle taką różnicę między konopiami a marihuaną. Obie te rośliny podlegały prohibicji, natomiast jest między nimi pewna różnica. Bo do dzisiaj cały czas słyszę różnego rodzaju opinie, że konopie siewne to jest to samo co marihuana, to jest to samo co konopie. Rośliny różnią się, jak widać na załączonych zdjęciach. Konopie siewne jest to roślina smukła, wysoka, wyrastająca na 2-3 metry wysokości. I tu wykorzystywany jest praktycznie cały materiał roślinny do dalszego przerobu. W konopiach siewnych mamy skoncentrowany związek o nazwie cannabidiol, czyli w skrócie CBD. Natomiast marihuana jest rośliną niską, krzaczastą. Widać również inną budowę liścia. W konopiach mamy koncentrację związku o nazwie tetrohydrokanabinol, w skrócie THC. Związek psychoaktywny, dlatego do dziś dnia marihuana, czyli konopie indyjskie, są rośliną zakazaną, nielegalną. Natomiast, proszę Państwa, psychoaktywne działanie THC i występuje tylko wtedy, kiedy w zasadzie palimy susz z marihuany, natomiast w postaci olejowej THC nie ma takiego działania. Skupiamy się dzisiaj na CBD, cannabidiol, cudowne dziecko rodzące się na nowo medycyny konopnej. Dlaczego na nowo? Dlatego, że przez wiele lat prohibicji nie mieliśmy dostępu do konopi, natomiast dzisiaj w momencie, kiedy konopie są wolne, mamy bardzo duże możliwości wykorzystania tej rośliny dla naszego zdrowia. Dlaczego w ogóle konopie leczą? Aktywny składnik, kanabinoid, to są główne związki występujące w konopiach, posiadający zbawienne właściwości, odkryto dopiero w 1964 roku. Potem okazało się, że takich kanabinoidów jest dużo więcej, a dziś wiemy, że jest ich ponad 140. Przełomowe odkrycie nastąpiło jednak na początku lat 90., kiedy okazało się, iż nasze ciało wytwarza identyczne związki zwane endokanabinoidami, które są częścią układu odpowiadającego za nasze najważniejsze funkcje życiowe. Co to jest ten układ endokanabinoidowy, w skrócie ECS? Jest to sieć receptorów kanabinoidowych, czyli neuroprzekaźników w naszym organizmie, receptory o nazwie CB1 i CB2. Receptory CB1 znajdują się głównie w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym oraz w mniejszym stopniu w innych tkankach. Natomiast receptory CB2 są głównie zlokalizowane w narządach obwodowych, a zwłaszcza w komórkach związanych z układem odpornościowym. Układ endokanabinoidowy ma wiele zadań, ale jego głównym zadaniem jest utrzymanie równowagi, czyli homeostazy. Chodzi tu o utrzymanie stabilnego środowiska wewnętrznego naszego organizmu, pomimo zmian, które zachodzą w środowisku zewnętrznym. Również zadaniem tego układu jest szybkie dostosowywanie naszego organizmu do zmian środowiskowych, które bardzo szybko teraz następują. Układ ten powstał na drodze ewolucji setki milionów lat temu i ciągle jest doskonalony, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Jest to, proszę Państwa, cudowny, wspaniały system redukcji szkód w naszym organizmie. Przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej temu układowi. Rozległa sieć neuroprzekaźników, która odgrywa bardzo ważną rolę w wielu funkcjach ciała, a w tym pamięć, funkcje poznawcze, sen, apetyt, nastrój, strach, skupienie uwagi, ból, reprodukcja, funkcja immunologiczna, ruch, przyjemność i wiele, wiele więcej. Układ endokanabinoidowy jest tak duży i istotny, że prawie każdy narząd w ciele odpowiada na receptory kanabinoidowe. System ten jest bardzo ważnym, takim istotnym mostem pomiędzy ciałem a mózgiem,
A endokannabinoidy są przekaźnikami, które pomagają mu działać. Co to są te endokannabinoidy? Właśnie. Co to są w ogóle kanabinoidy? Możemy je podzielić na trzy grupy. Fitokannabinoidy są to naturalne związki, które występują w roślinach, przede wszystkim w konopiach, ale również w małych ilościach w innych roślinach, na przykład len czy jeżówka. Endokannabinoidy to naturalne związki wytwarzane przez organizmy ludzi i zwierząt, natomiast syntetyczne są w pełni tworzone w laboratoriach. Proszę Państwa, kanabinoidy mają zbawienne znaczenie dla wspomagania leczenia organizmu w sposób całościowy, czyli holistyczny. Co to są w ogóle, może tak przybliżę, receptory układu endokannabinoidowego i kanabinoidy? Jak one pracują? Receptory to jest pewien rodzaj białek znajdujących się na błonach komórkowych, praktycznie na każdej komórce. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji, wzywanie impulsów elektromagnetycznych. I receptory to są takie właśnie zamki. Natomiast kanabinoidy są kluczykami, które te zamki otwierają, czyli przekaźnikami informacji. Kluczyk otwiera zamek, przekazuje informację, a receptor tę informację przekazuje do komórki i mówi po prostu, jak ta komórka ma w danej chwili pracować. Jak ważne są endokannabinoidy, czyli te nasze własne? Ostatnie lata wykazały, że endokannabinoidy biorą aktywny udział w nieznanym wcześniej systemie komunikacji między neuronami. Pełne zrozumienie tych procesów służy opracowaniu skutecznych metod leczenia bólu, lęku, nudności, otyłości, uszkodzeń mózgu i wielu innych problemów zdrowotnych. Jak ważne są endokannabinoidy? Mleko matki zawiera wiele kanabinoidów. Są one niezbędne dla naszego rozwoju, ponieważ właściwie ciało nasze zostało zbudowane dla tych substancji odżywczych. One chronią po prostu wszystko, od układu nerwowego do układu odpornościowego. I kiedy błony kreowane przez kanabinoidy oferują nam wtedy ochronę przed wirusami, bakteriami, rakiem i innymi chorobami. Jak ważne jeszcze są endokannabinoidy? W mleku matki działają jak neuromodulatory, które stymulują proces ssania u niemowląt. Proces ten jest stymulowany przez aktywację mięśni doustnych i ten mechanizm pomaga uczyć niemowlę ssania mleka matki. Dzieci karmione sztucznie, dzieci, które w ogóle nie są karmione piersią, mają ogromny problem, jeżeli chodzi o umiejętność i wypracowanie odruchu ssania. A teraz, jeżeli chodzi o zawartość, mleko matki, proszę Państwa, powinno zawierać bardzo duże ilości kanabinoidów, ale ze względu na to, że od kilkudziesięcioleci konopie zniknęły z naszego łańcucha pokarmowego, niestety organizmy ludzkie zaczęły wytwarzać coraz mniej endokannabinoidów. Skupimy się na chwilę na jednym takim naszym własnym. Nazywa się on anandamid. Nasze ciało i również ciało zwierząt wytwarza taką własną wersję THC. Jest to jeden z dwóch podstawowych endokannabinoidów w naszych organizmach, które nazywane są zwierzęcymi wersjami cząsteczek wytwarzanych przez rośliny, przez konopie. Anandamid nie tylko powoduje, że człowiek jest głodny, zadowolony czy senny, ale ma kluczowe znaczenie w niektórych funkcjach ciała. Co najgorsze, że ulega on rozpadowi w ciągu 30 minut. Natomiast tu z pomocą przychodzi nam właśnie CBD. Bardzo proszę, zwróćcie Państwo na to uwagę, jak ważne jest w tym momencie CBD, które podajemy z olejem konopnym. CBD, który nie powoduje w ogóle psychoaktywnego haju, poprawia krążenie anandamidu, zapobiegając jego rozpadowi. Blokuje on działanie pewnego enzymu, który powoduje rozpad anandamidu i dzięki temu zwiększa się ilość anandamidu w organizmie, co może łagodzić uczucie lęku, bólu czy inne. Czyli jak ważne powiązanie między naszymi endokannabinoidami a kanabinoidami, czyli fitokannabinoidami przyjmowanymi
z olejem konopnym CBD. A co się dzieje, kiedy mamy niedobór kanabinoidów i taka sytuacja, proszę Państwa, towarzyszy nam od ponad 80 lat? Rozwija się wtedy wiele różnych problemów. Migrena, urazy mózgu, fibromialgia, chroniczne przemęczenie, zespół jelita drażliwego, Alzheimer, Parkinson, zaburzenia stresu pourazowego, mukowiscydoza, jaskra, bolesne miesiączkowanie, depresja i wiele, wiele innych problemów. Konopie, proszę Państwa, mają po prostu klucz do równowagi naszego organizmu. Z dotychczas zbadanych kanabinoidów CBD wykazuje najwięcej właściwości pozytywnie wpływających na zdrowie człowieka bez żadnych skutków ubocznych. Rośliny konopi używają własnych kanabinoidów w swoich własnych systemach w celu utrzymania i wspierania zdrowego wzrostu rośliny. A kanabinoidy działają na nasz organizm podobnie. Dlatego dostrzega się ogromny potencjał leczniczy konopi przy walce z wieloma chorobami. A proszę Państwa, CBD jest najbardziej godnym uwagi z fitokanabinoidów. Jest bezpieczny dla wszystkich, niezależnie od wieku. Możemy go podawać nawet noworodkowi. Skuteczny i w 100% legalny. Co to jest ekstrakt, co to jest olej CBD, który wykorzystujemy do różnego rodzaju terapii? Zwykle używa się określenia olej konopny, ale my w zasadzie tutaj powinniśmy mówić ekstrakt CBD. Uzyskujemy go dzięki wyciągnięciu substancji czynnych z całego materiału roślinnego. Istnieje kilka technik ekstrakcji, które pozwalają nam pozyskać aktywne składniki konopi, ale tylko jedna daje gwarancję czystości oleju. Tak zwane, proszę Państwa, są inne metody przy zastosowaniu rozpuszczalników. Rozpuszczalnikami może być na przykład alkohol, mogą to być również substancje ropopochodne. I co się okazuje, że przy tego typu technologiach zawsze w oleju zostają jakieś śladowe ilości rozpuszczalników. Więc jeżeli chcemy pomagać naszemu organizmowi, musimy zwracać uwagę na to, jaka technologia jest zastosowana do ekstrakcji CBD z konopi, bo wiadomo, że ropopochodne substancje zostawiają po prostu metale ciężkie. Poza tym olej konopny, nazwa olej konopny jest mylona również często z typowym spożywczym olejem konopnym. Olej konopny spożywczy uzyskujemy z nasion konopi, natomiast ten olej zawiera bardzo małe ilości CBD. Więc jeżeli mówimy olej CBD, jest to jednoznaczna informacja, że chodzi o olej o działaniu terapeutycznym. Dlaczego olej CBD zalecany jest dla tak wielu różnych problemów zdrowotnych? Dlaczego jest tak skuteczny? Ponieważ naturalny kanabinoid CBD zawarty w oleju konopnym działa identycznie jak wytwarzany nasz własny endokanabinoid. Dzięki temu w sposób łagodny i skuteczny wpływa on stymulująco na funkcję naszego organizmu. Poza tym olej konopny CBD zawiera wiele niezbędnych witamin i minerałów, kwasów tłuszczowych, błonnika, białka, chlorofilu, flawonoidów i terpenów, dodając nam krytycznych składników odżywczych do naszego organizmu. Proszę Państwa, od lat 70. badania, jakie były przeprowadzone w różnych miejscach na Ziemi, badania gleby, wskazywały na to, że w gleby zawierają około 20 minerałów tylko. Natomiast nasze organizmy potrzebują codziennie minimum 65 minerałów, minimum 12 do 16 witamin. To są niezbędne składniki odżywiania komórkowego, bez których nasze organizmy również chorują. Natomiast konopie jako cudowna roślina mają fantastycznie rozbudowany system korzeniowy, i dzięki temu są w stanie czerpać całe bogactwo minerałów z głębokich warstw ziemi. Większość roślin, która jest uprawiana w glebach powierzchniowych na głębokości 30-40 cm, nie ma tej możliwości. Tam muszą być stosowane nawozy sztuczne, bo inaczej w ogóle nic by nie urosło.
Natomiast konopie dzięki swoim korzeniom wprowadzają do swojej rośliny praktycznie wszystkie pierwiastki, jakie kiedyś występowały na ziemi i które są w głębokich warstwach gleby. Jak działa CBD? Ma bardzo szeroki zakres działania. Jest to główny kanabinoid w konopiach. Jak wiemy, jest ich ponad 140, natomiast CBD to jest około 40%, ponad 40% wszystkich kanabinoidów, które są w konopiach. Jak działa? Przeciwbakteryjnie, hamuje wzrost komórek nowotworowych, stymuluje wzrost kości, zmniejsza napady i drgawki. Bardzo pomocny jest tutaj przy różnego rodzaju epilepsjach i padaczkach, a zwłaszcza tych lekoopornych. Obniża poziom cukru we krwi, czyli dobra informacja dla diabetyków. Zmniejsza stany zapalne, zmniejsza ryzyko zatkania tętni, czyli choroby układu krążenia. Zmniejsza skurcze jelita małego, wymioty i nudności, czyli choroby układu pokarmowego. Łagodzi ból, łagodzi stany depresyjne, hamuje skurcze mięśni, leczy łuszczycę, ale również fantastycznie się spisuje, jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, takie jak Alzheimer, Parkinson, stwardnienie zanikowe boczne czy stwardnienie rozsiane. Czy wiecie Państwo, że CBD jest pierwszą nietoksyczną substancją, która wykazuje właściwości zwalczania bardzo agresywnych komórek raka piersi? CBD działa jako przeciwutleniacz silniej niż wiele znanych antyoksydantów, w tym witamina C i E. Wszyscy chcemy być zdrowi. Wszyscy chcemy żyć długo. Więc proszę Państwa, żeby uzupełnić system samoregulacji naszego organizmu i pobudzić do pracy nasz układ endokanabinoidowy, należy codziennie przyjmować fitokanabinoidy, czyli olej CBD. Jesteśmy tak cudowną konstrukcją, że organizm potrafi sam wszystko regulować, wystarczy dać mu odpowiednie narzędzia, a on po prostu zabiera się do pracy. Ale proszę Państwa, nie tylko ludzie, ale również i zwierzęta. Olej CBD jest równie skuteczny w poprawie zdrowia zwierząt. Tak samo mają układ endokanabinoidowy, tak samo chorują, więc również możemy pomagać naszym zwierzakom. Czy małe, czy duże, wszystkie bardzo fajnie reagują na CBD, wypróbowane w wielu różnych sytuacjach. Także jeżeli macie Państwo pupila w domu, polecam również zastosować u niego CBD. Wkraczamy w nową erę. Wkraczamy w nową erę z firmą Canaway i z firmą Medical Marijuana Incorporation. Naszym celem jest stworzenie pozytywnej społeczności podobnie myślących użytkowników leczniczych konopi. Dlaczego? Dlatego, że są źródłem czystszej, zdrowszej i bardziej zamożnej przyszłości dla wszystkich. Nowa era, czyli koniec okresu prohibicji, otwiera, proszę Państwa, przed nami ogromne możliwości poprawienia stanu zdrowia własnego, ale również najbliższych, znajomych. Polecając te produkty, tworzymy fantastyczne zespoły, fantastyczne grupy ludzi, którzy wzajemnie się wspierają w swoim działaniu. Firma Canaway została założona w 2014 roku, natomiast partnerem strategicznym, firmą matką jest firma Medical Marijuana Incorporation. Jest to pionier na rynku konopi. Od 2009 roku jest liderem i poprzez edukację, propagowanie i wymianę doświadczeń oraz badania umożliwia ludziom pełnię życia w dobrym zdrowiu. Firma Medical Marijuana Incorporation jest gwarantem najwyższej jakości i czystości proponowanej. Współzałożycielem, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu jest innowator w branży konopi dr Stuart Titus. Przez 15 lat pracował jako psychoterapeuta w brytyjskiej klinice, która specjalizowała się w leczeniu bólu i rehabilitacji pourazowej. Dr Stuart ma unikalne doświadczenie i jest prekursorem w stosowaniu wyrobów z olejem CBD o dużym stężeniu.
Czym się charakteryzuje w zasadzie wszystkie produkty, olej CBD firmy Kanopi? Nowoczesną techniką ekstrakcji, czyli właśnie wykorzystanie nadkrytycznego CO2. Ekstrakcja ta zachodzi w niskich temperaturach, około 38 stopni. Dzięki temu zachowane są wszystkie właściwości terapeutyczne składników z konopi i wykorzystywany jest nieszkodliwy dwutlenek węgla pod wysokim ciśnieniem, około 400 atmosfer. Dzięki temu czystość oleju od rozpuszczalników, bo nie są po prostu używane. Proces ten wymaga drogiego sprzętu i wielkiej wiedzy. Ale proszę Państwa, w rezultacie produkt końcowy jest bezpieczny, silny w swoim działaniu i wolny od zanieczyszczeń. Metoda ta jest bardzo zaawansowana technologicznie i niestety nieosiągalna dla przeciętnych producentów oleju CBD z konopi. Nasz olej CBD, Canaway, pochodzi ze 100% legalnych konopi z Kazachstanu, z naturalnego regionu pochodzenia. Tam właśnie są ogromne połacie ziemi, na których uprawiane są konopie w naturalny sposób, bez żadnych nawozów sztucznych. Olej ten poddawany jest surowym procesom potrójnych testów laboratoryjnych. Pierwszy raz jest testowany po zbiorach, następnie przez laboratorium akredytowane przez ISO, a końcowy etap testowania następuje po wyprodukowaniu w celu sprawdzenia skuteczności i ewentualnych zanieczyszczeń oraz dostarczenia nam produktów, którym po prostu możemy zaufać. Dodatkowe gwarancje jakości. Są to dwie niezależne jednostki. Pierwsza z nich to jest FSNS, Sieć Bezpieczeństwa Żywności, sieć laboratoriów akredytowanych przez ISO, które zapewniają szeroki zakres badań mikrobiologicznych i analizy chemicznej. Testy prowadzone przez tę firmę obejmują m.in. rutynową analizę ilościową i jakościową według ujednoliconych i sprawdzonych metod. I kolejna jednostka, Provert Laboratories, to jest firma z siedzibą w Massachusetts i oferuje analityczne usługi testowania i konsultingowe w segmencie medyczna marihuana. Proszę Państwa, dzięki tym potrójnym testom laboratoryjnym, dzięki dwóm niezależnym jednostkom testującym mamy gwarancję, że nasze produkty są bez GMO, bez pestycydów i herbicydów, bez nawozów sztucznych, czyli mamy w 100% naturalny, cudowny produkt. ECHO. ECHO jest to firma, nie firma, jest to organizacja, fundacja, która zrzesza rodziny osób leczonych przy pomocy produktu firmy Canaway Medical Marihuana. Na stronie echoconnection.org w zakładce edukacja mamy alfabetyczny spis różnego rodzaju problemów, które dotyczą człowieka. I po najechaniu kursorem na przykład na kancer, kliknięciu na tą nazwę, otwiera nam się bardzo duża ilość informacji dotyczących właśnie danego problemu. Firma Canaway wyróżnia się tym spośród wszystkich innych oferujących produkty na bazie oleju CBD, że posiada ponad 1800 opracowań medycznych zastosowania produktów z olejem CBD. Co jeszcze wyróżnia naszą firmę? W 1998 roku grupa naukowców w imieniu Narodowego Instytutu Zdrowia złożyła patent w Urzędzie Patentowym USA, który stwierdził, że kanabinoidy mają wartość medyczną. Proszę Państwa, czyli ta informacja, że mają wartość medyczną, jest znana już od wielu, wielu lat. Patent ten został przyznany bardzo szybko, bo zaledwie 5 lat po jego złożeniu, czyli w 2003 roku już ten patent był przyznany. Patent ten w skrócie nazywa się patent 507. I o czym mówi ten patent? Kanabinoidy jako antyoksydanty i neuroprotektory. Stwierdzono, że kanabinoidy mają właściwości przeciwutleniające. Te właściwości sprawiają, że kanabinoidy są użyteczne w leczeniu i profilaktyce szerokiej gamy chorób związanych z utlenianiem, takich jak choroby związane z niedokrwieniem, wiekiem, chorobami zapalnymi i autoimmunologicznymi. Kanabinoidy mogą być szeroko stosowane jako neuroprotektory, na przykład ograniczając uszkodzenia neurologiczne po urazie lub udarze mózgu,
lub w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, demencja starcza czy demencja związana z HIV. Co więcej, firma Canna Life, druga firma córka firmy Medical Marihuana, która opracowuje leki na bazie kanabinoidów, uzyskała pierwszą licencję na komercjalizację patentu 507. Oznacza to, że Canna Life ma po prostu zielone światło Stanów Zjednoczonych, aby zbadać, jak niepsychoaktywny, bogaty w antyoksydanty CBD zabezpiecza przed encefalopatią wątroby oraz chroniczną, traumatyczną encefalopatią mózgu. A encefalopatie, proszę Państwa, to są przewlekłe lub trwałe uszkodzenia tkanek. I wybór należy do nas. Proszę Państwa, ogromną ilość lekarstw farmakologicznych. Z drugiej strony cudowną roślinę, która ma wpływ na wiele funkcji w naszym organizmie. Porównując tak, mamy około 140 jednostek chorobowych, jakie są odnotowane przez naukowe publikacje. Do tych 140 jednostek jest przypisane 50 tysięcy różnego rodzaju. I teraz, proszę Państwa, decyzja należy do nas. Czy wybieramy wiele lekarstw na jedno schorzenie, czy jeden lek na wiele schorzeń? Światowej klasy produkty na bazie oleju konopnego CBD. Na rynku europejskim mamy obecnie cztery produkty. Olej CBD Pure Gold, olejki esencjonalne, maść salwę i waporyzer Hemp Vap. Czyste złoto. Pure Gold to jest inaczej czyste złoto. Doskonałe codzienne źródło CBD. Bardzo wysoka zawartość innych kanabinoidów, które występują w konopiach, oprócz THC. Czyli ponad 140 kanabinoidów bez THC, czyli mamy wszystkie zalety produktów full spectrum. Poza tym olej CBD, błędne witaminy i minerały, kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 w idealnych proporcjach, bo 3 do 1 i są to, proszę Państwa, bardzo duże ilości tych kwasów tłuszczowych. Zawiera również kwasy tłuszczowe MCT, o których za chwilę powiem, a ponadto błonnik, białko, terpeny, flawonoidy. W opakowaniu mamy 1000 mg CBD, na jedną porcję przypada 33. Co to są takiego te tłuszcze MCT? Bardzo ważne kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla naszego organizmu, tak jak kwasy omega 3 i 6. Są to średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe. Niestety ich naturalne źródła w przyrodzie są bardzo ograniczone, bo występują głównie w oleju kokosowym i na biale. I w naszych produktach, proszę Państwa, kwasy tłuszczowe MCT właśnie są ekstrahowane z oleju kokosowego. Do wchłaniania tych tłuszczy nie są w ogóle potrzebne enzymy takie jak żółć i lipaza, które są niezbędne do trawienia pozostałych tłuszczów. Wchłaniają się one bezpośrednio z przewodu pokarmowego do naczyń krwionośnych wątroby i w ten sposób z naszym układem krążenia roznoszone są po całym organizmie. Za pomocą tłuszczy MCT leczy się choroby układu pokarmowego. Wspomagają leczenie chorób takich jak celiakia, syndrom krótkiego jelita, biegunki, choroby wątroby, choroby związane z niedożywieniem, epilepsja, Alzheimer. Wpływają również na zwiększenie wchłaniania składników odżywczych. Tłuszcze te wykorzystuje się również jako źródło energii podczas żywienia pozajelitowego, które jest konieczne w niektórych jednostkach chorobowych. Jako źródło energii, proszę Państwa, nasz organizm wykorzystuje głównie tłuszcze. To jest właściwe źródło energii, natomiast węglowodany, jak się potocznie zwykło mówić, niestety nie stanowią dla nas źródła energii. To jest taki dopalacz tylko w sytuacji, załóżmy, walcz, uciekaj. W tych sytuacjach organizm zaczyna wykorzystywać węglowodany. Dopiero wtedy. Natomiast podstawowe źródło energii to są właśnie dobre tłuszcze, czyli MCT, omega 3 i 6 i inne, które są niezbędne dla naszego organizmu.
Jeszcze jedną funkcję pełnią tłuszcze MCT. Korzystnie wpływają na redukcję tkanki tłuszczowej trzewnej i zmniejszają magazynowanie tłuszczów, tych niepotrzebnych tłuszczów w organizmie, przez co pomagają zrzucić dodatkowe kilogramy. Zwiększają również też poczucie sytości po posiłku. Bardzo ważne jest tutaj to, proszę Państwa, że korzystając z oleju CBD dostarczamy bardzo dużą ilość minerałów i witamin. Dzięki temu organizm jest w stanie w pewien sposób oczyszczać siebie, swoje tkanki, a między innymi tkankę tłuszczową z nagromadzonych w niej toksyn. Bo cóż to jest takiego tkanka tłuszczowa, ta niepotrzebna, ta nasza nadwaga? W momencie, kiedy organizmy są niedożywione i trwa ten proces przez wiele, wiele lat, czyli są niedożywione na poziomie komórkowym, zatoksycznione, a w tej chwili mamy środowisko takie, jakie mamy, i nie radzą sobie już z usuwaniem toksyn, wtedy zaczyna być budowana tkanka tłuszczowa jako najbezpieczniejszy magazyn właśnie dla tych śmieci, bo inaczej nie można tego nazwać. I co się dzieje w momencie, kiedy ludzie się zaczynają odchudzać? Pierwsze co, spalają tkankę tłuszczową i wtedy uwalniają toksyny. Uwolnione toksyny wędrują sobie do kręgosłupa, do kości. Jeszcze do tej tkanki tłuszczowej, na 3 kg nadwagi, proszę Państwa, kilogram to są toksyny. Więc teraz proszę zwrócić uwagę, jak Państwo wyglądacie, co się w Waszych organizmach dzieje. W momencie, kiedy oczyszczamy tkankę tłuszczową, a tutaj mamy duże możliwości, dlatego że olej konopny zawiera bardzo duże ilości minerałów, które między innymi sterują wieloma procesami w organizmie, jeżeli oczyszczamy tę tkankę, to organizm sam redukuje jej ilość, bo jest po prostu niepotrzebna. Kolejny produkt, olejki esencjonalne, stworzone na bazie mieszanki ziołowej bibong i terpenów dla naszego ciała i umysłu. Mamy olejek pobudzający energię, olejek, który chroni odporność, uspokaja i relaksuje. Nakładając te olejki w odpowiednie miejsca na naszym ciele i stymulując odpowiednie punkty, możemy fantastycznie wpływać na poprawę funkcjonowania naszego organizmu. W zależności od tego, który olejek użyjemy, mamy takie efekty. Olejki te również możemy stosować, proszę Państwa, w dyfuzorach. Są to takie specjalne urządzenia do rozpylania w pomieszczeniach. Również możemy dodać do nawilżaczy powietrza. Natomiast nie wolno nam stosować w kominkach. Dlaczego? Kominki dają bardzo wysoką temperaturę. Olej, który wkrapiamy do wody znajdującej się w kominku, powyżej temperatury 40 stopni traci wszystkie swoje właściwości terapeutyczne. Więc po prostu tylko zostaje nam zapach i nic więcej. Pomówmy sobie chwileczkę o tej mieszance ziołowej Bibong. Jest to bardzo ważna mieszanka. Strażnikiem takim formuły Bibong w firmie Canaway jest Janelle Kim. Osoba, która ma ogromną wiedzę. Zapraszam na jej webinary. Możecie Państwo wysłuchać wielu ciekawych informacji. Natomiast jak można podsumować w ogóle tę mieszankę Bibong? Całość jest większa niż suma jego części. Dlaczego w ten sposób? Mieszanka ziołowa Bibong składa się z ekstraktów z 22 roślin, z różnych części tych roślin. Każdy ekstrakt, każda roślina działa na organizm człowieka bardzo mocno, natomiast wszystkie razem połączone w odpowiedniej kombinacji zwielokrotniają swoje działanie. Wzory tej formuły ziołowej mają korzenie w nauce królewskiego lekarza doktora Heo-hun z Korei, który napisał 25-tomową encyklopedię medyczną. Została ona ukończona w 1613 roku, a dzisiaj ten szanowany tekst medyczny jest badany w coraz większej ilości najbardziej znanych uczelni medycznych, a w tym m.in. Harvard Medical School. Zatrzymamy się tylko przy jednej roślince z tej mieszanki. Jest to Astragalus rod, czyli korzeń traganka błoniastego. Bardzo ciekawe zioło o działaniu stymulującym układ odpornościowym, odżywia, wzmacnia nasz cały organizm, zawiera składniki, które mają działanie przeciwnowotworowe, przeciwrzodowe i usuwają zmęczenie. Ale nie to jest, proszę Państwa, najważniejsze.
Najważniejsze jest to, że traganek zawiera fitozwiązek o nazwie cykloastragenol, który wpływa na zwiększenie produkcji telomerazy, enzymu, który chroni telomery, czyli końcówki chromosomów, przed postępującym skracaniem, zatrzymując w ten sposób proces starzenia naszego organizmu. Końcówki chromosomów, te, które tu widzimy, proszę Państwa, skracają się z każdym podziałem komórki. Komórka ma mniej więcej zaprogramowane około 50 do 70 podziałów i w momencie, kiedy się dzieli, po prostu chromosom, pantofelek tak zwany, końcówka jego staje się coraz krótsza. I co się dzieje? Z wiekiem nasz organizm produkuje coraz mniej telomerazy, czyli nie ma możliwości w żaden sposób, żeby te końcówki odbudowywać. Natomiast w momencie, kiedy dostarczamy do organizmu cykloestrogenol, stymuluje on produkcję telomerazy, dzięki temu chromosomy są utrzymane w jednakowej długości, końcówki nie są skracane, a tym samym komórka jak gdyby zapomina, ile razy się już podzieliła i w ten sposób jest przedłużone jej życie. Przedłużając życie naszych komórek, przedłużamy po prostu swoje własne życie. Czyli mamy, proszę Państwa, do czynienia z produktami, które mają działanie poprawiające stan naszego zdrowia, ale jednocześnie też wydłużające nasze życie. Telomeraza i telomery to jest młoda, że tak powiem, nauka, bo dopiero w 2009 roku trójka naukowców otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii właśnie za odkrycie telomerazy. Kolejny produkt SALF, maść, krem, która jest wykonana również na bazie oleju konopnego CBD i mieszanki ziołowej Bibong. Natomiast dodatkowo mamy tutaj olej migdałowy, wosk pszczeli, żożowy, olej cynamonowy. Fantastyczny produkt, który chroni skórę przed starzeniem. Daje bardzo głębokie nawilżenie. Maść SALF stosujemy w zasadzie w różnych przypadłościach na naszej skórze. Możemy również stosować jako pierwszą pomoc w przypadku mechanicznych obrażeń skóry typu załóżmy skaleczenie, oparzenie, ugryzienie, ukąszenie. Fantastycznie przyspiesza gojenie różnego rodzaju ran, ale ma również bardzo silne działanie przeciwbólowe. Mamy tą maść tutaj w dwóch opakowaniach, w opakowaniu normalnym i w takim malutkim opakowaniu podróżnym. Takie opakowanie warto nosić, zawsze mieć przy sobie, malutkie, nie zabiera dużo miejsca. Maść również tę wykorzystujemy na bardzo suchą skórę, tak jak są problemy na łokciach, na piętach, gdzie skóra jest bardzo mocno przesuszona, w krótkim czasie przywracana jest elastyczność i wilgotność tej skóry. I kolejny produkt, jeden z przebojów, myślę, na rynku naszym europejskim, waporyzer. Waporyzer, który dostarcza również oleju CBD bez THC. Także proszę tutaj osoby, które myślą, że będą tutaj miały, o, coś fajnego popalimy i będziemy na haju, nic z tego. THC jest tutaj również usunięte. Jest to najszybszy sposób prowadzenia CBD do naszego organizmu poprzez, można powiedzieć, trzeba nazwać, poprzez płuca do krwi i błyskawicznie CBD rozprowadzany jest po całym organizmie. Jesteśmy, proszę Państwa, już w Europie. Otwarcie rynku europejskiego było 19 listopada w Pradze. Natomiast my cały czas tworzymy fantastyczne zespoły. Tworzymy zespół ambasadorów marki, którzy z pasją i starannością będą polecać nasze produkty w całej Europie w oparciu o marketing sieciowy.